Cześć. Dziś witam Was w związku ze składem tekstu. Dzisiaj będziemy w odcinku 5 części skupiać się na składaniu tekstu. W sposób dość bardziej zaawansowany niż normalnie, niż klasycznie mamy sytuację następującą. Otóż widzimy wyraźnie, że mamy na naszym opakowaniu umieścić tekst, który jest bardzo zbity. Mamy tego tekstu dużo. Widzimy trzy łamy. W ramach wyjaśnienia, oczywiście to jest podgląd kiepskiej jakości po to, żeby nie sugerować, jak to ma być złożone. Każdy z Was powinien złożyć to indywidualnie, ustawiając odpowiednie parametry samego tekstu. To jest tylko w ramach podglądu, jak to kiedyś ja zrobiłem. Składałem to 10 lat temu, więc to już ma kawał czasu za sobą. Od razu widzę, jak teraz też się przyjrzymy temu wszystkiemu, co tutaj mamy do dyspozycji, to ja wyraźnie widzę, że te rzeczy, które ja składałem tych paręnaście lat temu, po prostu zrobiłbym dzisiaj zupełnie inaczej. W związku z tym też w ramach też takiego tu wyjaśnienia od razu Wam pokazuję, ukrywając pewne rzeczy, że zrobiłbym to rzeczy to o wiele lepiej. Dzisiaj widzimy wyraźnie, że mógłbym to zrobić lepiej, chociażby ze względu na to, że tutaj został taki duży gap. Niepotrzebnie, w sumie nie wiem z jakiego powodu tutaj podzieliłem ten tekst, mógłby być po całej długości, więc w związku z tym dzisiaj zrobimy to o wiele lepiej, o wiele ciekawiej. Poziom, jeżeli chodzi o formatowanie, no oczywiście tam wam zostawię. Najważniejsze jest to, co widzimy tutaj. Mamy trzy łamy, raz, dwa, trzy, natomiast na dole poniżej jest tekst, w którym jest ustawione jeden podwójny łam. I tak też zrobimy. Spróbujemy zmieścić się z tekstem w tym obszarze. Wracamy do naszego InDesigna. Mamy nasze parametry. I teraz pierwsza rzecz, którą warto zmienić. Mamy wszystko wlane, wszystko umieszczone. Kilka podstawowych, początkowych ustawień. Pierwsza rzecz to oczywiście curry pitma. Ustawmy od razu minimum, czyli na przykład 6 punktów. Zobaczymy, czy się uda nam poniżej tego zjechać lub nie. Ustawmy oczywiście Myriada jako taki referencyjny układ. Widzimy wyraźnie, że tekstu zrobiło się o wiele mniej i zaczyna on, powiedzmy, zajmować mniejszą objętość. Co dalej? No praca do góry nogami nie należy do najłatwiejszych, więc oczywiście, żeby sobie z tym poradzić, trzeba to odwrócić. Takie najbardziej podstawowe rozwiązanie, najbardziej podstawowy sposób to oczywiście obrócić monitor, czego nie polecam. Widziałem takie przypadki, natomiast w naszym przypadku oczywiście obrócimy, przepraszam, obrócimy artboard. InDesign daje nam takie możliwości. Szczerze mówiąc, nie znalazłem tego w Photoshopie, dlatego widzieliście, że tam obracałem obrazek. W Illustratorze chyba tego też nie ma, więc cieszymy się, że to jest w InDesignie, kochamy za to InDesigna. Mamy możliwość obrotu artboardem. Pamiętajmy, że to jest obrót, nie obrócenie dokumentu, tylko obrót artboardu, naszego jakby spreada, czyli naszego dokumentu, ale nie jako dokumentu, tylko jakby obszaru roboczego. Więc też rzeczy, które będziemy wklejać nowe, będą wklejały się do góry nogami, więc musimy je też obrócić względem pozycji, jaką aktualnie mamy. To nie wpływa na eksport, no ale oczywiście potem wrócimy do tego ustawienia na samym początku. Więc dokonajmy tego obrotu, jest. Tekst musimy teraz odwrócić, oczywiście, bo tam był do góry nogami w stosunku do tego. I teraz jak do tego ja bym podszedł? Po pierwsze, skupiłbym się na precyzji. Najważniejsza rzecz chyba z tego całego kursu to jest to, że chcę Was namówić do tego, żebyście byli dokładni. Jak bardzo jest to tylko możliwe. Więc wyraźnie widać, że tu wykrojnik jest nierówno w stosunku do miejsca, w którym ma być ten wykrojnik umieszczony. Ta podstawka jest idealnym przykładem, żeby tutaj ustawić, powiedzmy, kwadraciki i zobaczyć, kiedy te elementy są idealnie równo. Te marginesy brązowe będą idealnie równe wtedy, kiedy wykrojnik będzie idealnie równy, bo wtedy jak trafią w odpowiedni sposób, to te parametry będą zachowane. Możemy to wykorzystać. Jednym z takich sposobów jest oczywiście wykorzystanie marginesu. Większość z Was najprawdopodobniej, wszystko zależy oczywiście od poziomu doświadczenia, najprawdopodobniej podejdzie do tego w taki sposób, że ustawi ramkę tekstową, następnie nadmiar tej ramki przerzuci do następnej, potem się zorientujemy, że to wcale nie jest taki dobry pomysł,
Pomijając to, że to trzeba odwracać, bo jesteśmy, pamiętajmy, w odwróceniu. Przydałoby się zobaczyć na przykład to, co robiliśmy w przypadku InDesigna. Na przykład znaki specjalne, tak? Czy na przykład linie łączące ramki tekstowe, łamy, przelewane. No ale wyraźnie widać, że to robienie tego w ten sposób nie do końca chyba jest najbardziej precyzyjne, bo znowu musiałbym przepisywać szerokości ramek, ustawiać tu, decydować, kombinować i tak dalej, i tak dalej. Jest ok, ale bez szaleństwa. Polecam inne rozwiązanie. O wiele bardziej zaawansowane. Słuchajcie, wykorzystamy to, co mamy. Trochę jakbyśmy w architekturze się bawili. Mamy ramki. Siłą rzeczy, przynajmniej dla mnie, tu ustawia mi się margines wewnętrzny. Skoro wiem, że tu jest taka odległość, to tą samą odległość powinienem chcieć mieć tu. Od tekstu do krawędzi. Dla mnie jest to logiczne, ponieważ wtedy to zostanie ładnie uporządkowane, więc wykorzystajmy to. Ustawmy naszą ramkę tekstową idealnie do krawędzi wykrojnika, tak żeby była idealnie zachowana proporcja z dwóch stron. Co to spowoduje, że będę bardzo precyzyjny i bardzo dokładny, jeżeli się tylko będę starał. Tak? Mamy to. Ja zablokuję wykrojnik, żeby nam nie przeszkadzał. Ctrl minus oczywiście używam do pozycjonowania. Drugą rzecz, jaką zrobimy, to jest ustawienie łamu. W ramce tekstowej można ustawić łamy dowolnej ilości. Tak. Nie bez powodu zrobiłem tak, no bo nie mam możliwości połączenia dwóch łamów w jeden w tej samej ramce tekstowej. Widzimy wyraźnie, że gater jest za duży. Jeżeli przyjmiemy założenie, że tutaj jest... możemy to zmierzyć, tak? W zasadzie stawiając tutaj sobie boksik i sprawdzając w zakładce informacyjnej, jaką to ma szerokość, 2,8 mm, tak? No to załóżmy, że zaokrąglimy do 2,5, czy tam powiedzmy 2,34, tak? No to w tym momencie wiem, że jeżeli chcę mieć ten sam margines, to muszę zrobić 2,5 razy 2,47 mm marginesu wewnętrznego. I tak też możemy ustawić. Zróbmy to. Zobaczcie, co się dzieje, co można zrobić z ramką. Left 4,7. Right 4,7 mm. Zobaczcie, co się dzieje. Jesteśmy mega precyzyjni, tak? Kwestia, widzę tutaj optycznie, że to chyba nie do końca jest równo. Z jakiegoś powodu. Gdzieś tutaj zrobiłem... A, bo tutaj jest nierówno. Zobaczmy, czy... No właśnie, wykrojnik nietrafiony. Więc musimy to troszeczkę bardziej... O, dobra, teraz chyba będzie lepiej. Tak, no to teraz ustawmy ten wykrojnik w tym miejscu, tak jak trzeba. No to teraz 4,7 będzie działało na naszą korzyść. Tak jest, marginesy równiutkie. Pięknie. Nadmiar tekstu, pozostałą część ja bym ustawił... Co to powoduje? Wróćmy do tego. 4,7, dobra, ustawmy... Wewnątrz dwa łamy. Skoro wiemy, że 4,7, 2,33 ustawiamy odległość. 2,33 mm. Wtedy będzie, powinien być prawie taki sam margines jak tu, ale widzę, że optycznie wydaje się większy, bo ze względu na czarne, ciemne obramówki. Ja bym ustawił 2. Nawet może 1,5, chociaż 1,5 to może być przesada. Chociaż 1 na pewno przesada, ale 1,5 myślę, że będzie ok. Robimy to. Nadmiar tekstu wlewamy, ustawiamy tu. I podobna sytuacja, ustawiamy ten tekst w taki sposób, żeby był idealnie równo do marginesów, ale z zachowaniem pozycjonowania względem łamów. I co musimy zrobić? Na dole, ile tam było? 4,7, tak? Right robimy 4,7, a na dole robimy również 4,7. Zwróćcie uwagę, jacy jesteśmy precyzyjni. Jaką jeszcze rzecz warto tutaj ustawić? Na pewno zmienić. Mówię, to jest wyjątkowa sytuacja, jesteśmy w trudnych warunkach, ale ustawmy te rzeczy, które później nam zadziałają na naszą korzyść. Przyjrzyjmy się interlinii. Interlinię mamy ustawioną na automat. Przypominam, z kursu z InDesigna automat ten opiera się na prostym działaniu matematycznym. 0,1 piąta stopnia pisma dodana do
stopnia pisma to jest interlinia i tak działa w Adobim algorytm obliczający z automatu stopień interlinię na podstawie stopnia pisma i wyraźnie widać 6 punktów pyk, auto 7,2, 6 na 5 to jest 1,2 plus 6 to jest 7,2, czyli to co mówiłem. Więc zróbmy coś, czego może się nie spodziewacie, ale wyzerujmy interlinię. Ustawmy proporcje interlinii do stopnia pisma w proporcji 1:1. No nie jest to szaleństwo w sensie wizualne, ale jest to jeszcze poprawne, tak? Teksty na siebie nie wchodzą. Tekst jest trochę zbity, nadal się nie mieści. Zaraz spróbujemy jeszcze jedną propozycję zrobić, ale wygląda już coraz lepiej. Na pewno tą część trzeba wyrównać. Na pewno tekst cały powinien być wyjustowany, żeby było lepiej. Na pewno musi być to wyrównane do środka w osi. Możemy to oczywiście potem poformatować. I na pewno coś, co musimy sprawdzić, to jest przede wszystkim parametry justowania. Ponieważ nie ustawiliśmy tego wcześniej, a uczyliśmy się tego w przypadku kursu z InDesigna, ustawiamy to. Zwróćcie uwagę, jak tekst się zmienia, jak się on inaczej układa. Coraz lepiej. Czy nie jest perfekcyjnie, ale coraz lepiej. No i słuchajcie, dochodzimy do momentu, w którym teraz warto zrobić tabelkę. W tym miejscu, przypominam, znajduje się tabelka informująca o parametrach kalorycznych całego tekstu. Żeby to zrobić dobrze, to zrobimy to w nowym dokumencie. Pyk. Szybciutko nowy dokument, dokumenta 4. Na tą chwilę nie ma znaczenia jaki. Szybko wyjaśniam, o co chodzi z tabelką. Tabelka w InDesignie jest do zrobienia bardzo prosto. Mamy specjalną ku temu zakładkę. Możemy w zakładce Insert Table wpisać parametry tejże tabeli. Na podstawie tego wiemy, co się będzie działo. Dwie kolumny, 5 wierszy. I te rzeczy to wpisujemy. 5. 2. W ramach wyjaśnienia body rows, body columns to są kolumny i wiersze. Headers i footers nie ustawiamy. Jak widzicie, można to wszystko stylować. Kiedyś może o tym zrobię film. Natomiast tu robimy to w następujący sposób. 5.2. Pyk. Mamy tabelkę. Jak widzicie, bardzo łatwo ją się robi. Teraz sposób nawigacji jest inny. Kursor nasz zaczyna się zmieniać. Pozwala nam zaznaczać całość, zaznaczać kolumny, wiersze, poszczególne komórki. Najeżdżając na linie łączące możemy ustawiać ich szerokość, wysokość i tak dalej, i tak dalej. Działa to na naszą korzyść. No i tu się zaczynają, słuchajcie, niezłe zabawy. Dlatego, bo niestety pozwolę sobie tutaj na moją złośliwość. Większość z was tą pracę zrobi w następujący sposób. Będzie się działo i porównywało oczywiście tekst ze źródłem. Tu można się domyśleć, co będzie. Tutaj są wagi, więc tu będzie tekst połączony. Tu będą teksty, a następnie wagi. I będzie robiło to na nieszczęście w ten sposób. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C. Korzystamy z kopiowania akapitów. Trochę dzięki temu to się przyspieszy. Niewiele, ale się przyspieszy, wbijając nam entery, które nam będą przeszkadzać. Więc tysiące problemów, kłopotów. Ctrl-C, Ctrl-V. Specjalnie, słuchajcie, to robię, żeby wydłużyć długość filmu, was trochę zirytować i troszeczkę ze względu na moją wrodzoną złośliwość ponabijać się z amatorów. No ale oczywiście nie bierzcie tego w żaden sposób do siebie. Zaraz wam pokażę metodę, którą wszyscy pokochacie i powiecie, pan Rafał może miał rację. I oczywiście finał merge'owania ostatniej kolumny, znaczy dwóch wierszy, dwóch kolumn, znajduje się tutaj pod prawym klawiszem myszy. Kiedy dokonujemy selekcję, mamy merge. Biorąc pod uwagę, że tabelka będzie wyglądała tak, mamy ją i możemy ją wkleić. Słuchajcie, więc to jest
taka podstawowa metoda. A teraz pokażę wam turbo inną metodę, tylko zanim ją pokażę, wyjaśnię wam, jak działa tabela w InDesignie. I nie tylko w InDesignie, ale to też jest w Excelu, to też jest w HTML-u, to jest w wielu różnych innych narzędziach, które korzystają ze znaków specjalnych, które określają między innymi paragrafy i kolumny. I teraz tak, weźmiemy sobie dowolny tekst i rozdzielimy go tak zwaną znakiem specjalnym tabulacją. I teraz jeżeli ja zrobię to w ten sposób, na przykład, skopiuję to teraz i wkleję do każdego innego, ja mogę dokonać konwersji tego tekstu na tabelę. I teraz wyraźnie widać, że program nas pyta, co ma być kolumną, co ma być separatorem paragrafu. Wierszy. Mamy tabelkę. Widząc to, już wiemy, jak zrobić naszą turbo tabelkę mega szybko. Musimy posprzątać tekst. Znowu, potrzebujemy zobaczyć znaki specjalne. Są. Czyścimy nadmiar akapitów, ponieważ potrzebujemy, żeby zostało tylko tyle, ile potrzeba. Ups, nie usuwamy tekstów. A następnie to nie. Umieszczamy tam, gdzie trzeba, znaki tabulacji. Czyli na początku naszego tekstu. Tab. Pozbywamy się oczywiście tutaj Entera. Pyk. Tabulacja. Enter. I zostawiamy w ten sposób pierwszy akapit, drugi akapit, tabulacja, następna kolumna. Teraz cały ten tekst zaznaczamy, a następnie konwertujemy na tabelę. Magia. Merdżujemy, pyk, nie wiem, ile mi to zajęło, 10 sekund, może 20. To oczywiście trzeba posprzątać. Po pierwsze, marginesy wewnętrzne są niewłaściwe. Pod prawym klawiszem myszy mamy Cell Options i możemy ustawić po 1 mm marginesu wewnętrznego, co i tak jest dość dużo. A drugą rzecz, jaką możemy ustawić, to oczywiście grubość ramek, ponieważ cały jeden punkt to jest zdecydowanie za grubo. Ustawiamy 0,25. No i co mamy? Mamy piękną tabelkę. Oczywiście pozostaje jeszcze jej odpowiednie sformatowanie, żeby się zmieściła w naszym miejscu. Jak widzimy, prawie się zmieściła. Została nam ostatnia rzecz, którą musimy zrobić. To tylko wyrównujemy nie pełnym luftowaniem, tylko do lewej. Została nam jedna rzecz. Dalej nam się to nie mieści. Co z tym zrobić? Odpowiedź jest, wydawać się może, prosta. Dość prozaiczna. Wystarczy zmienić krój pisma. Nigdzie nie jest powiedziane, że nie możecie stosować różnych krojów pisma. To jest wersja regular. Zwróćcie uwagę, że jak zrobię wersję condensed, to większość problemów zniknie. Wiem, że tego nie mówiłem, ale to było specjalnie o to, żebyście zaproponowali rozwiązanie. Kiedy zrobię condensed, większość problemów wynikających z niemieszczenia się tekstu znika. Jest to najbardziej właściwa metoda, aby zrobić to poprawnie. Tu możemy oczywiście też to sobie pięknie poukładać, ponieważ wyraźnie widać, że tu będzie kolejny łam, który się będzie zaczynał od nowego wiersza. W związku z tym potrzebujemy troszeczkę więcej miejsca. Jest. Mamy to. Tu zrobimy tak. Będziemy też musieli zrobić margines. Przyglądając się temu tekstowi, widzimy wyraźnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tekstów. Tu tak samo jest 7, czyli łącznie 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie mieści się. No więc słuchajcie, zróbmy dalej. Próbujmy z tym powalczyć. Ustawmy cały tekst na 5,5 punkta. I tak samo interlinię na 5,5 punkta. Jest. Myślę, że 5,5 punkta to jeszcze jest do zaakceptowania, chociaż już żeśmy troszeczkę poszli poniżej dopuszczalnego minimum, ale jak widzicie, działa to na naszą korzyść. 5,5 punkta, możemy też trochę ten tekst, że tak powiem, ustawić, przecież nie ma nigdzie powiedziane, że nie możemy delikatnie zmodyfikować pozycjonowania obiektów na scenie.
Więc ja bym tutaj śmiało, gdybym tylko znalazł mój panel z layerami, który gdzieś umieściłem, oczywiście tu, przesunąłbym te znaczki do góry i w związku z tym bym zrobił trochę miejsca na tekst. Jest, tak? Mamy to. Prawie się nam mieści. Co bym tu jeszcze zmienił? Poszukałbym, gdzie można tekst trochę ścisnąć. Jest tutaj ten delikatny fragment, który da się troszeczkę... O! I patrzymy tak, żeby nam się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, prawie siedem. Czyli tu jeszcze musimy zrobić trochę miejsca. Tu. I jeszcze trochę. Jest. I tutaj nowa strona. Mamy to. I na samym końcu umieszczamy ten tekst. Wiem, że trochę nierówno, ale trzeba będzie to zrobić. O, właśnie, tu jest enter, który nam przeszkadza. Jest. Mamy to. Zmieściliśmy się. Prawie idealnie. Delikatnie troszeczkę dolny margines jest przesadzony. Możemy być bardzo precyzyjni. To nie jest tak, że nie chcę tego robić bardzo precyzyjnie, bo jak najbardziej możemy to zrobić. O, jest. I na górze zrobić po prostu odsunięcie troszeczkę tekstu o pewną odległość, tak żeby pokrywało to się z interlinią. Można to bardzo dokładnie określić. Ja to zrobiłem to prawda na pyknięcie, ale i tak jest w porządku. Oczywiście podkład będzie wyglądał inaczej. Tu nam zostaje ustawienie odpowiedniej wielkości tego tekstu. 18,5 na powiedzmy na 30. Wersja bold condensed, semi bold condensed, semi condensed, bold condensed. A następnie ustawmy 48, przesadziłem. 36. 40, dobra. Pyk, pyk. Jest, tak. Bo to strasznie duża interlinia jest. A, bo ja to trochę źle zaznaczyłem, dobra. Dobra. Trzeba posprzątać. O. I tu było tam 24, 24, bo nie zaznaczyłem całej linijki, co było w moim przypadku dość dużym błędem. Znak specjalny nam zostaje. Windows, Type and Tables, Glyphs. Odszukujemy znak specjalny, odpowiedzialny za informacje o wagach. Klikając dwa razy, wklejamy go do tekstu i mamy to. Prawie skończone. Kody kreskowe w następnej części. Do zobaczenia.